tej sytuacji. Dzień dobry Państwu. Bardzo proszę o zajęcie miejsc i rozpoczynamy posiedzenie wspólne trzech komisji. Komisji Środowiska, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Przedmiotem naszego posiedzenia jest odbycie pierwszego czytania tych trzech wspólnych komisji nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie. W trybie regulaminu dotyczącego wykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Przypominam, że Komisja Ustawodawcza, której mam zaszczyt przewodniczyć, jednocześnie jestem przedstawicielem tej komisji, do sprawozdania Państwu propozycji. Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 roku dotyczące ustawy Prawo łowieckie. Jego sentencja została ogłoszona 21 listopada 2012 roku. Projekt określa zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienia łowieckie, podstawowe reguły postępowania dyscyplinarnego i wprowadza możliwość odwołania się do sądu powszechnego od szerszego niż dotychczas zakresu orzeczeń sądów łowieckich. Pragnąłbym jedynie przytoczyć zasadnicze różnice, jakie zachodzą pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Dotychczas przepisy nie określały, za co członek Polskiego Związku Łowieckiego podlega odpowiedzialności przed dyscyplinarnym sądownictwem łowieckim, struktury tego sądownictwa, ani procedury postępowania przed nim. Przepis ustawy przewidywał tylko możliwość odwołania się do sądu powszechnego w przypadku pozbawienia członkostwa w PZŁ lub w kole łowieckim. Proponuje się, aby utrzymać przewidzianą dotychczas tylko przez statut dwuinstancyjną sądownictwa łowieckiego, uprościć system kar przewidzianych dotychczas przez statut, wprowadzić możliwość odwołania się do sądu powszechnego od orzeczeń dyscyplinarnych skutkujących zawieszeniem albo pozbawieniem członkostwa w PZŁ lub kole, a także zawieszeniem albo pozbawieniem prawa do polowania. Jako jedną z kar proponuje się nieprzewidzianą dotychczas przez statut karę pieniężną. Dotychczasowy model odpowiedzialności i system kar był nieskuteczny wobec osób nie będących członkami Polskiego Związku Łowieckiego. Nie można było takich osób pozbawić członkostwa, natomiast pozbawienie lub zawieszenie prawa do polowania w związku z tym, że w Polsce polowały okazjonalnie, nie stanowiło dla nich żadnej dolegliwości. Podobną procedurą dyscyplinarną objęto naruszenie zasad selekcji osobniczej. Konsekwencją tego jest propozycja, aby zasady te określał minister w drodze rozporządzenia. Minister właściwy dla środowiska. Kwestie odpowiedzialności za naruszenie uchwał organów PZŁ i określenie kar honorowych z tym związanych pozostawiono do uregulowania w statucie, który określi też liczebność sądów łowieckich, określenie liczebność składu i techniczne elementy procedury sądowej. Ponadto proponuje się, aby ustawa określała maksymalną wysokość składki członkowskiej na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego. Choć wyrok tego Trybunału tego bezpośrednio nie dotyczył, to jednak za niepłacenie składek członek Polskiego Związku Łowieckiego może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zatem zakres tej odpowiedzialności, wymiar składek, powinien być określony w ustawie. Ponadto w związku z obowiązkową przynależnością do Polskiego Związku Łowieckiego osób pragnących polować, opłaty te upodabniają się do danin publicznych, a te zgodnie z artykułem 217 Konstytucji powinny być określone w ustawie i w tym zakresie przypominam, że mamy już utrwalone orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Poza ustawą pozostawia się kwestie składek na rzecz kół łowieckich. Przynależność do nich dla osób polujących nie jest obowiązkowa, wystarczy być członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Ustawa wprowadza także odpowiedzialność, ale tylko za naruszenie ustawy, a nie wewnętrznych regulacji PZŁ
osób polujących, nie będących członkami Polskiego Związku Łowieckiego. Dotychczas osoby te nie ponosiły odpowiedzialności za przewinienia łowieckie, nie będące wykroczeniami. Tak jak już wspominałem, ta propozycja, którą Państwu zaprezentowałem, jest efektem dyskusji i konsultacji, które trwały w Komisji Ustawodawczej. Chcę przypomnieć, że zwróciliśmy się do wielu podmiotów o opinię, mianowicie do ministra sprawiedliwości, ministra środowiska, przewodniczącego zarządu Polskiego Związku Łowieckiego, ministra sprawiedliwości. Otrzymaliśmy odpowiedź przewodniczącego zarządu Polskiego Związku Łowieckiego, również prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i tu opinia jest. Pierwszego prezesa Sądu Najwyższego również dostarczona opinia, przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa również opinia jest. Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa również opinia. Prezesa Zarządu Koalicyjnej Fundacji Praw Człowieka, prokuratora generalnego również opinia jest i przewodniczącego Krajowej Rady Prokuratury jest opinia. I to, proszę Państwa, jest tyle ode mnie jako osoby, która została wyznaczona jako sprawozdawca komisji. W tej sytuacji, proszę Państwa, otwieram dyskusję, ale proponuję, żeby w pierwszej kolejności krótko zabrali głos przedstawiciele organizacji, które zostały zaproszone na na posiedzenie naszych komisji. Z tym, że bardzo bym prosił, ażeby podnosić argumenty w takim, bym powiedział, skrócie, dlatego że te argumenty już wybrzmiały i członkowie komisji, którzy nie brali udziału w posiedzeniu, zapoznali się z tymi argumentami. Mamy też opinie pisemne, dlatego bym też ewentualnie prosił o skoncentrowanie się na ewentualnie nowych jakichś nowych elementach, bądź też szczególne podkreślenie, wypuklenie już argumentacji przedstawionej, ale to już w skrócie. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa gości zaproszonych chciał zabrać głos? Panie Przewodniczący, Marcin Pasternak, Polski Związek Łowiecki. Proszę bardzo. Szanowne Panie i Panowie Senatorowie, Szanowni Goście. Nasze stanowisko zostało przedstawione panu przewodniczącemu komisji. Ono nie uległo zasadniczej zmianie, natomiast chciałbym w tej chwili odnieść się w szczególności do dwóch poruszonych tam zagadnień. Pierwszego, to znaczy ustalania wysokości składki na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego w drodze aktu, jakim jest ustawa. Otóż jeżeli przyjmujemy, a tak przyjmujemy od wielu lat i jest to ugruntowane, Zrzeszenie Polski Związek Łowiecki jest stowarzyszeniem, to w żadnej czy korporacji zawodowej, do której odnosił się wyrok Trybunału Konstytucyjnego, czy w żadnym stowarzyszeniu składka nie jest regulowana na poziomie ustawowym i jest to zastrzeżone do kompetencji własnych danej organizacji. I dlatego, Szanowni Państwo, jako Polski Związek Łowiecki jesteśmy zdecydowanie przeciwni tego rodzaju regulacjom. Jeżeli chodzi o zgłoszoną w tej chwili przedstawioną nam propozycję wprowadzenia zmian w artykule 32 po ustępie 4 dodaniu ustępu 4, a w brzmieniu Statut Polskiego Związku Łowieckiego podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw środowiska. Pozwolę sobie, Szanowni Państwo, zaprezentować stanowisko, iż statuty organizacji podlegają, jeżeli podlegają rejestracji, to przez sąd rejestrowy. Dlatego nie widzę żadnego merytorycznego uzasadnienia do wprowadzenia tego rodzaju zapisu. Jeżeli statut miałby być rejestrowany, to niech będzie rejestrowany w rejestrze sądowym, który jest właściwym do oceny. Pierwsze, czy jest on zgodny z wymogami ustawowymi i czy merytorycznie jest on zgodny z aktami nadrzędnymi.
Jeżeli chodzi o drugą przedstawioną nam, przepraszam za głos, ale jestem mocno przeziębiony. Jeżeli chodzi o drugą przedstawioną propozycję zmiany w artykule 35 dodania w ustępie 3 w brzmieniu minister właściwy do spraw środowiska uchyla w ramach nadzoru sprzeczne z prawem bądź statutem Polskiego Związku Łowieckiego uchwały Polskiego Związku Łowieckiego, to również nie widzimy podstaw do przyjęcia takiej zmiany. Obecnie sądy mogą uchylać uchwały stowarzyszeń, które są sprzeczne z aktami rangi ustawowej. W związku z powyższym wprowadzenie tego rodzaju zapisu byłoby naruszeniem pewnej jakiejś ogólnie przyjętej. Przepraszam? To jest propozycja w artykule 35 po ustępie 2 dodanie ustępu 3 w brzmieniu tutaj zaproponowanym w tym dzisiejszej piśmie, które przed chwilą otrzymaliśmy. Panie Przewodniczący, ponieważ większość, czy w zasadzie wszystkie nasze argumenty zostały bardzo obszernie szanownym Państwu przedstawione, ja nie chcę już, że tak powiem, powtarzać tej argumentacji, bo czas nas wszystkich, a Państwa senatorów szczególnie jest cenny. W związku z powyższym potwierdzam tylko, niejako podtrzymuję z całą stanowczością zawarte tam argumenty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem tak gwoli przypomnienia podkreślić, że Polski Związek Łowiecki ponad wszelką wątpliwość nie jest zwykłym stowarzyszeniem. Argumentacja już była przedstawiana dość szeroko i tutaj co do tego wątpliwości być nie może. Proszę bardzo. Kolejny, ale goście i za chwilę Państwo senatorowie. Bardzo proszę, proszę o przedstawienie się. Szanowni Państwo, Miłosz Kościelniak, marszał, ja jestem adwokatem, a ponadto łowczym w kole, w jednym z kół łowieckich. Szanowni Państwo, analizując projekt druk senacki 320, zwróciłem uwagę na to, i co chciałbym Państwu też zasygnalizować, na mały problem, który może być nieco większy, jeżeli ten druk wejdzie w życie. Mianowicie, zgodnie z założeniami projektu, zasady selekcji osobniczej miałoby określić rozporządzenie, a tym samym selekcja osobnicza stałaby się byłaby objęta przepisami prawa powszechnie obowiązującego. To oczywiście rozwiązanie nie jest złe, natomiast ma jeden feler, czy też trzeba mieć na uwadze okoliczność, że taka sytuacja spowoduje, że niewłaściwe pozyskanie może oznaczać obciążenie sprawcy ekwiwalentem za zwierzynę bezprawnie pozyskaną, bo taka instytucja nieco anachroniczna, ale w polskim prawie łowieckim jeszcze istnieje, a to oznacza, że niewłaściwe zastosowanie zasad selekcji w praktyce może obciążyć myśliwego odpłatnością oprócz kar dyscyplinarnych przewidzianych w projekcie, odpłatnością finansową w kwocie od 2000 zł do 20 800 zł w przypadku jelenia byka. Niestety można się spodziewać w takim przypadku, że myśliwi po prostu nie będą chcieli polować, ryzykować konieczności zapłacenia tego rodzaju tak wysokich kar. A to niestety z punktu widzenia łowczego, tak jak powiedziałem, koordynującego gospodarkę łowiecką na terenie koła łowieckiego, może oznaczać, że po prostu koła nie wykonają planu, a to będzie oznaczało zagrożenie dla trwałości lasów. I tutaj chciałbym zasygnalizować, że zasady selekcji osobniczej zostały wprowadzone w Polsce w latach 50. No i do tej pory nie przyniosły specjalnie efektu, więc warto rozważyć, czy rzeczywiście tego rodzaju sankcje powinny w ustawie funkcjonować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Pan kolejny. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Paweł Janiszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Ja chciałbym kontynuować jeden wątek, który poruszył mój poprzednik, mianowicie kryteria selekcji i ich efekt po kilkudziesięciu latach stosowania. Otóż ze względu na wykonywany przeze mnie zawód, ja stykam się z publikacjami naukowymi, które w pewien sposób opisują zmiany jakości populacji pod wpływem pewnych zabiegów. I proszę Państwa, my niestety w naszych selekcji, w naszych pracach hodowlanych prowadzonych w łowiskach ograniczamy się jedynie do selekcji prowadzonej na samcach zwierzyny płowej, przede wszystkim, przepraszam, na samcach zwierzyny płowej, gdzie tak naprawdę 1 centymetr na porożu w danym roku decyduje o tym, czy ten zwierz ma żyć, czy zostaje uznany za osobnika selekcyjnego i podlega odstrzałowi. Nie jest brany pod uwagę wpływ środowiska w tym momencie, który ma decydujące znaczenie o tym porożu i o tych centymetrach, o których wspomniałem. Pan profesor Brzuski z Krakowa między innymi wskazuje na bardzo ważną rolę szaty roślinnej i gleby.
badania szkockie między innymi wskazują na wielkość klatki piersiowej jako parametru decydującego o tym, czy dany byk jest rzeczywiście przyszłościowy czy selekcyjny. Moje skromne badania między innymi na populacji jelenia sika, która jest, można powiedzieć, populacją bardzo ograniczoną liczebnie i łatwą do sprawdzenia efektu zabiegów, wskazały jednoznacznie, masa tuszy poprzez 10 lat stosowania zabiegów selekcyjnych spadła o ponad 10 kg. A więc kryteria, które my stosujemy, no, nie mają się nijak do podstaw naukowych i do rzeczywistości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo i panu poprzednikowi i panu za te cenne uwagi, dlatego że one utwierdziły, myślę, tutaj autorów, bo wiem o tym, że taka poprawka rozwiązująca ten problem jest przygotowywana. Także to nas utwierdza w przekonaniu, że należy ją wprowadzić. Bardzo proszę. Moje nazwisko Janusz Mikoś. Ja reprezentuję Polskie Towarzystwo Leśne, Komisję Łowiecką. Panie i panowie senatorowie, ja chciałbym również parę słów na temat selekcji, która jeżeli na podstawie zasad selekcji myśliwi mają być karani, to będzie duży problem, dlatego że pogłębi już funkcjonującą szarą strefę, bo przecież przez te kilkadziesiąt lat funkcjonowania zasad selekcji uknęło się już wśród myśliwych powiedzenie, że kozioł jest selekcyjny albo smaczny, czyli po prostu pogłębia szarą strefę. Ponadto po łagodnej zimie większość kozłów to są kozły nieselekcyjne, czyli przyszłościowe, czyli praktycznie myśliwi nie są w stanie realizować planów odstrzału. A jeżeli chodzi o realizowanie planów odstrzału, to według oceny leśników liczebność jeleniowatych, które podlegają tym zasadom selekcji, rośnie i rozmija się zupełnie z wielkością odstrzału. Właściwie dzisiaj jest bardzo poważne zagrożenie dla trwałości lasu i dla różnorodności gatunkowej w obszarach chronionych, w siedliskach chronionych, ze względu na liczebność jeleniowatych. Jeżeli z roku na rok te plany odstrzału będą musiały rosnąć, jeżeli utrzymamy te rygorystyczne, bardzo skomplikowane zasady selekcji, to praktycznie będzie problem z wykonywaniem planów odstrzału przez myśliwych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czyli z gości jeszcze i za chwilę, panie profesorze. Proszę bardzo. Dzień dobry. Łukasz Bączek, Minister Sprawiedliwości. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, chciałem podtrzymać uwagi, które my zgłosiliśmy pismem. Jednocześnie podkreślić, że sąd rejonowy, jako sąd, wskazany jako sąd, który miałby rozpatrywać odwołania, jednak my byśmy nalegali na to, żeby tutaj zostało to, ten szczebel został przeniesiony do jakiegoś sądu wyższego rzędu, czyli sądu okręgowego albo sądu apelacyjnego. Przy szczególnym uwzględnieniu tego, że sądy rejonowe nie stosują w ogóle przepisów o postępowaniu odwoławczym, także sąd nie wiedziałby, jak mają orzekać. I ważne jest wpisanie także tego, że od orzeczenia tego sądu, który będzie rozpatrywał odwołanie, nie przysługuje już żadne odwołanie, żeby to było tylko jednoinstancyjne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy taką poprawkę będzie przygotować? Czyli sąd, propozycja jest ministerstwa, sąd okręgowy i rozstrzygnięcie w trybie odwołania. Nasza propozycja jest taka, żeby to był sąd wyższego rzędu. No czyli są. Okręgowy. No okręgowy. Wyższego rzędu. Albo wyższy. Albo jeszcze wyższy. Proszę? Albo jeszcze wyższy. Tak, okręgowy wystarczy. No to już jasne. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Jenoch, proszę. Piotr Jenoch, Polski Związek Łowiecki. Ja spróbuję się odnieść do kilku kwestii. Mianowicie poruszonego tutaj tematu zasad selekcji. Nie można się zgodzić z tym, że ta selekcja, która jest prowadzona, nie przynosi rezultatów. To jest potwierdzone w badaniach naukowych, w pracach habilitacyjnych i w pracach doktoranckich. Tylko dla Okręgu Olsztyńskiego podam kilka przykładów na liczbach.
liczba pozyskanych byków w trzeciej klasie wieku w sezonach 2003, 2004 i 2007, 2008 oraz 2010-11. I tutaj w trzeciej klasie pozyskano w sezonie 2003, 2004 11 byków, w 2012, 13 88 byków. Pozyskanie medalowych z kolei byków w sezonach łowieckich wygląda w ten sposób, że w latach 97, 2000, 2001 procent byków medalowych wynosił 3,5. W sezonie 2011-2012 było to 18,9%. Jeśli chodzi o średnią masę poroża, to tylko w programie, który jest prowadzony w Okręgu Olsztyńskim w latach 2001-2001 masa poroża wynosiła 2,64 kg, natomiast w 2012-2013 wynosiła 4,20 kg. To pokazuje, że te zasady selekcji, które są prowadzone, mają wpływ na kondycję osobniczą zwierząt i są jak najbardziej uzasadnione. Dodam tylko, że Naczelna Rada Łowiecka powołała obecnie zespół, który ma przejrzeć obowiązujące wszystkie regulacje dotyczące zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych i ten zespół będzie starał się wypracować, dopracować, a zarazem jak najbardziej uprościć te obowiązujące zasady selekcji. Dziękuję bardzo. To jest kwestia selekcji, natomiast odniosę się do propozycji zgłoszonej przez senatora Stanisława Gorczycę dotyczącej nadzoru ministra nad Polskim Związkiem Łowieckim. Pan senator już w 2009 roku zgłaszał takie postulaty, między innymi na 43. posiedzeniu Senatu w listopadzie w 2009 roku. I zacytuję tylko tutaj to, co odpowiadał wówczas panu senatorowi minister środowiska. Mianowicie wyjaśniał: ponownie pragnę zaznaczyć, że obowiązujące rozwiązania prawne gwarantują właściwy nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim. I tego rodzaju zdania i takie stanowisko prezentują też autorytety w dziedzinie prawa, mianowicie profesor Radecki czy profesor Paweł Sarnecki. I to na razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że gość jeszcze pan przedstawiciel Lasu Państwa, ale pierw pani. Proszę bardzo, proszę się przedstawić. Dzień dobry, Nina Dobrzyńska, Ministerstwo Środowiska. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałam przede wszystkim wytłumaczyć ministra środowiska z powodu tego, że nie przysłaliśmy naszych uwag na piśmie. Natomiast my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że przygotowujemy również po wyroku Trybunału Konstytucyjnego projekt rządowy prawa łowieckiego. Przed chwilą też dosłownie, czyli jakiś czas temu, wysłaliśmy do uzgodnień międzyresortowych projekt stanowiska do projektu poselskiego i mamy projekt senacki, więc mamy wyjątkowy urodzaj. Mamy również dyskusję z kolegami na temat kognicji sądów, jak wiadomo. Więc też nie chcielibyśmy Państwu tutaj wysłać osobnego stanowiska nieuzgodnionego. Natomiast chciałam powiedzieć w imieniu resortu, że ten projekt generalnie idzie w dobrym kierunku i jesteśmy i projekt rządowy również będzie dotyczył głównie kwestii dotyczących wynikających z wyroków sądu, Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego z dużym zainteresowaniem słucham tych dyskusji, bo efekty tej dyskusji znajdą się w naszym projekcie również. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I przedstawiciel Lasów Państwowych. Bardzo proszę. Krzysztof Borow, Klub Świętego Huberta. Nie zgodzę się z wypowiedzią. Pan nie jest przedstawicielem Lasów Państwowych, tak? Proszę głośniej, bo słabo słychać. Nie zgodzę się z wypowiedzią mojego sąsiada na temat selekcji. Od końca lat 40. ubiegłego wieku kilkanaście razy zmieniały się w naszym kraju zasady selekcji. W zasadzie nic nie dały. O czym może świadczyć nie badania prowadzone na przykład w Olsztynie, ale lista trofeów, polskich trofeów na świecie. Coraz gorsze są wyniki. Nasze rogacze i byki zajmują odległe miejsca. Przedtem w latach 40., kiedy nie została zdewastowana populacja jelenia i sarny,
nasze trofea zajmowały pierwsze miejsca na świecie. Za przykład możemy wziąć Szwecję i Zjednoczone Królestwo, gdzie nie jest prowadzona selekcja od samego początku istnienia łowiectwa i obecnie trofea szwedzkie i z Anglii są na pierwszych miejscach na świecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że pan popiera to przedłożenie, tak? Bo w tym sensie widząc potrzebę zmian ustawowych. Dziękuję bardzo.